Takiego położenia jak Santok w województwie lubuskim pozazdrościć mogą inne miejscowości, które chcą żyć z turystyki. Usytuowana w widłach Warty i Noteci wieś leży na terenach Natura 2000. Wielu mieszkańców upatruje w tym niedogodności, skarżąc się na utrudnienia w rozbudowie własnych gospodarstw, czy też budowie nowych obiektów, również związanych z turystyką. Do tego zarzutu odnosili się w czasie spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponad 99% inwestycji to są inwestycje, które są zrealizowane, na które są wydane pozytywne decyzje. Nie ma więc przeszkód, by na tych terenach rozwijać turystykę. Tym bardziej, że walory przyrodnicze, o których mówili ekolodzy z Klubu Przyrodników ze Świebodzina, jak liczna rzadka roślinność i mnogość ptaków, powinny być atrakcją dla wielkiej rzeszy turystów. Na ich przybycie gotowe są również lasy państwowe. Zobligowane nasze działania są przez oczekiwania społeczne ku temu, żebyśmy się otwierali z lasem jak najbardziej dla społeczeństwa. Oczywiście tu są dozwolone takie ogólnie przyjęte formy korzystania z lasu, czyli jest to wszelkiego rodzaju takie sprawy sportowe związane z naturalnym wykorzystywaniem tej siły mięśni naszych, tak? Czyli to jest Nordic Walking, są biegi, mamy również ścieżki konne, mamy ścieżki rowerowe. Oczywiście akurat tak jak w przypadku naszego nadleśnictwa nie ograniczamy dostępu do innych terenów niż tylko te, które są wyznaczane jako ścieżki. Inspiracją dla uczestników spotkania może być działający już szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, który przyciąga wodyniaków z całej Europy. O tym produkcie turystycznym mówił przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak samo może być na trasie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, m.in. w Santoku i okolicznych gminach. Turystyka bowiem to nie tylko korzyść w postaci samych turystów. Dość często w tej chwili inwestorzy swoim kapitałem chcą gdzieś wchodzić w jakieś tereny i udowodnione zostało, że turystyka stała się elementem przyciągania nowych inwestorów. I teraz, żeby ten inwestor do nas tu przyszedł, to lokalnie te grupy partnerskie są w stanie, powinny nawet wypracowywać pewne walory, wyróżniki tych obszarów, dlatego że te wyróżniki są elementem przyciągającym. Jest więc nad czym myśleć. Rodzi się niezbędna infrastruktura, jest też interesująca przyroda. Teraz tylko należy znaleźć pomysł, jak to wszystko sprzedać.